dzisiaj nam nie grozi śmierć. Wolność tą samą ma cenę, nigdy nie poddaj się. Pianista bez palców. Odcinek 9. Przesłuchanie 2. Secesyjna willa przy ulicy Strzeleckiej nie była oznaczona numerem posesji. Na parterze obu mężczyzn w jednakowych krawatach podmienił jeden żołnierz z pistoletem maszynowym. Wchodzili na pierwsze piętro. Tu Tadeusz został energicznie pchnięty w obite skórą drzwi. Nikogo nie było wewnątrz, więc mógł się rozejrzeć. Nad wielkim biurkiem wisiały dwa portrety. Stalina rozpoznał natychmiast. Ten drugi miał wąsik, nie większy niż Hitler. Za biblioteką w stylu gdańskim były jednak jakieś drzwi, z których wyłonił się mężczyzna drobnej postury. Nie mógł mieć więcej jak 30 lat. Na naramiennikach miał jednak dwie belki i gwiazdkę. Zapraszam. Proszę siadać. Słyszałem, że występ był bardzo udany. Tadeusz milczał i właściwie nie był zdolny o czymkolwiek myśleć. Proszę się nie denerwować. Szanuję pański talent. Wiele o panu słyszałem. Chciałbym tylko uzupełnić tę wiedzę. Podobno brał pan udział w powstaniu. Czy tam było więcej artystów? Jeśli tak, to by tłumaczyło, dlaczego przegraliście tak sromotnie. Walczył też pan w Campinosie. Czy stąd ta blizna na policzku? Milczenie Tadeusza zdawało się nie irytować majora. Niech ta rozmowa będzie satysfakcjonująca dla nas obu. Mam o panu dobre zdanie i chciałbym przy takim pozostać. Pokazano mi pańską małżonkę, zazdroszczę. Piękna. Słyszałem, że także gra. Moglibyśmy zaaranżować takie spotkanie towarzyskie z muzyką dla znakomitych gości. Nasz generał uwielbia Czajkowskiego, ja zresztą także ten koncert. Pom, 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 pom. Tak? Chociaż my kochamy Chopina, prawda? Co pan na moją propozycję? Nie musi pan teraz odpowiadać. Tymczasem mam dla pana niespodziankę. Major wyciągnął spod biurka akordeon. Trochę też na tym gram, no ale nie tak jak pan tam w Górach Świętokrzyskich. Tu mamy pańskiego wiernego słuchacza z Leśniczówki. Nie wszyscy przeżyli oczywiście. Nie potrafię ich szczerze żałować, bo mojego starego przyjaciela zabrali wtedy ze sobą do nieba. Panu się wtedy udał spacer, można by rzec, spacer życia z bandycką kurwą. Tadeusz rzucił się na majora. Nie zdążył dokończyć żołnierz, który w międzyczasie dyskretnie powrócił do gabinetu, złapał go za nadgarstki, usiłując założyć kajdanki. No wreszcie, już myślałem, że usnąłeś na stojąco. Wywijałeś się, ptaszku. Nie daj Bóg, wygrałbyś ten konkurs. I co wtedy? Byłby międzynarodowy skandal. Samobójstwo laureata czy coś w tym rodzaju. Borys, pomóż mu usiąść. Major podsunął osuwającemu się na ziemię Tadeuszowi krzesło od gdańskiego kompletu. Kapral źle mnie zrozumiał. Przepraszam, teraz artysto słuchaj uważnie. Więksi od ciebie muzycy mieli kłopoty. Taki Rachmaninow na przykład. Musiał spierdalać na saniach do Finlandii. A dziwisz się, skąd to wiem? Wiem o wiele więcej. Studia w Moskwie, przyjacielu. Wykształcenie to podstawa i my tego nie zaniedbamy. Wasze elity zdechły albo za chwilę zdechną.
Takie są wyroki historii. Ja już mądrzejszy nie będę, ale moje dzieci będą znały nie tylko kapitał Marksa i historię WKPB. Będą grały, śpiewały, tańczyły, ubierały się w Paryżu i mówiły kilkoma językami. Będą podróżowały daleko, a wy najwyżej w jednym kierunku. Na Syberię, jak dobrze pójdzie. Bo na moje rozeznanie to was czeka czapa. Nie wierzcie, jak do ciebie mówię. Wstań. Zresztą siadaj tam. Do pianina. Kapralu, odkręćcie mu ten stołek niżej, bo tu dziecko wcześniej grało. Kurz. Zetrzyjcie kurz z klapy. No, śmiało, artysto. Publiczność wam nie odpowiada? Ja jestem prawdziwym melomanem, a i kapral chętnie posłucha. Odkręćcie mu jeszcze i podłóżcie poduszeczkę. Tak, te z mojego fotela. Taki wysoki, chudy, to i dupę ma kościstą. Ale paluszki jak u księżniczki. Białe i delikatne. Trochę przydługie. Prawdziwej roboty nie zaznały. Patrzcie na moje. Pokancerowane, co? Trochę się nacharowałem w życiu. Nie jeden tą pięścią dostał w mordę. Teraz po dobroci proszę jeszcze zagrajcie coś przepięknego. Co tam graliście na konkursie? No, dalej. Tadeusz zdjął poduszeczkę ze stołka, usiadł i chwycił się obu rękoma za głowę, jakby rozważał w myślach cały swój repertuar. Może być Mazurek? O tak! Towarzysz Stalin wyraził to dobitnie. Sztuka może być narodowa w formie, ale w treści, no wiecie jaka. Ręce Tadeusza opadły gwałtownie na klawiaturę. Zaczął grać Mazurek Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła. Major powoli, krok po kroku, w rytmie muzyki zbliżył się do grającego. Wydawał się być zasłuchany w kolejną frazę hymnu. Rozstrojony. Graj! Nagle z całą siłą zatrzasnął klapę pianina. Tadeusz zdążył cofnąć lewą rękę. Stróżka krwi wypłynęła spod klapy i ściekła pod pianino. Omdlały, osunął się na podłogę. Kapralu, zmyjcie te klawisze. Wołaj dyżurnego i znieście artystę do celi na parter. No już, bo się wyżygam. Felczera też wezwać? Bez przesady. Klawisze mają być zmyte dokładnie. Do białości. Czarne też? Major wściekł się. Idioto! Idioto, walnij go tak, żeby nie ryczał. I podkręć radio głośniej. Wreszcie pozwólcie państwo, że ogłoszę najważniejszą decyzję. Otóż przedstawione przed chwilą jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina po wysłuchaniu w konkursowym finale 19 osób z 6 państw postanowiło przyznać pierwszą nagrodę Halinie Czerny-Stefańskiej
z Polski oraz ex aequo pianistce reprezentującej ZSRR. Burzliwe oklaski na widowni Teatru Roma pomieszały się z pojedynczymi gwizdami. Dodać jeszcze chciałbym, że specjalna nagroda została przyznana za wykonanie Poloneza Fis-Moll op. 44 radzieckiemu pianiście. Teraz już gwizdy zagłuszyły na dłuższą chwilę odczytywanie werdyktu. Czytał autor Wojciech Rohatyn Popkiewicz. Śpiewała Urszula Milewska. Fortepian Sławomir Krysa, Wojciech Rohatyn Popkiewicz. Okładka Halina Krawczyk, Jan Pawelski. Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje!